Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maroko Brage, a przed wami kolejny materiał z gry Horizon Forbidden West. Co mnie interesuje, słuchajcie, te wyścigi mnie interesują, bo jeszcze jeden gdzieś tutaj był oznaczony, kościana wyrwa, uda się na teren, na trasę następnego wyścigu. Właśnie, tutaj jest i ten wyścig możemy ogarnąć. Sobie zobaczymy. Już troszkę przypomniałem sobie sterowanie w tych wyścigach. To możemy, słuchajcie, startować. Tylko tak. Szybka podróż. Gdzie najlepiej się do... A właśnie, czekajcie, bo tu jest jeszcze ten znak zapytania. Dobra, to jeszcze ten znak zapytania ogarnę. Już jestem, słuchajcie, w okolicy. Chyba przeniosę się tutaj. Ogarnę ten znak zapytania i później, słuchajcie, ruszamy na ten wyścig, nie? No to jest problem w tej grze, że jak nie zbierzesz od razu łupu, to już go nie znajdziesz. Raz mi się zdarzyło łup odbić się od przeciwnika i poleciał na odległość kilku kilometrów. No ja tak miałem w przepaść, wiesz, Don Basket. Wyleciał mi gdzieś w przepaść i nie byłem w stanie już znaleźć. A jebanina była, bo to były te kły od tego mumłakła, nie? Tego mamuta. Jebanina była i to wszystko powylatywało tam gdzieś, kurczę, w te przepaście. No... No, też tak często miałem. Wildrage, lecę spać, dobra, no trzymaj się, Wilduś, dzięki, że byłeś. Dzięki za rajdzik przede wszystkim, nie? Tutaj za chęć oglądania. Trzymaj się do następnego. Dzięki tutaj za poświęcony czas i do następnego, hej. Miłej niedzieli ci życzę, jakbyśmy się nie widzieli. O, na niebie. Pewnie dron Cyclops. Jak dostać się do jego danych? Dobra, ja mam drona tutaj znowu. No, trzymaj się, Wildrake. Dzięki jeszcze raz i tam do następnego, miłej niedzieli. I tam miłego grania na kolejnej transmisji. Jeszcze raz dzięki za obecność. O, patrzcie, kurczę, starożytna skrzynia. Ale ja to mam farta z tymi, ale będę miał kasiory. Na kolanie będę liczył tą kasę. To moja kierowniczka mi takiej premii nie wypłaciła. Nigdy w całe, dwa razy jakbym się urodził i w tej firmie pracował. Jak w tych skrzyniach, które ja dzisiaj ogarnąłem. Mamy drona, drona. Zlatujemy! Kolejny dron. Dron jest na dole. Pora pobrać jego dane. Dobra, pobieramy, uda. Teraz został już tylko powrót do bazy. Atku, kto mi kupi nowy komputer? Dobra, mi się coś przypomniało, ja chyba muszę już kończyć transmisję. Dobra, nie no, żartuję. Kiedyś sobie kupisz, spokojnie. Atku, wierzę w ciebie. Wierzę, że sobie kupisz, na spokojnie. Dobra, ja się tutaj przeniosę, mam zestaw szybkiej podróży. O. I lecimy. I lecimy. Farma kasy to jest na gromoszczęku w pewnej lokalizacji. No i tak, na razie. Wiem pewnie w której, Don Basket, wiem o której mówisz. Ale no, o, wiem, pamiętam, bo przez przypadek się tam natknąłem. To było fajnych dropów, dużo dropów tam było na tym. Na pewnym miejscu, gdzie można polować na gromoszczęki, nie? Dobra, tu jest ten wyścig, ja biorę, pamiętam sterowanie. To może, ojej, przepraszam. Ja sobie zapiszę. Jeszcze mi tutaj coś w ekwipunku śmici. A, to są te drony, dobra. Moduł drona badawczego, 739. W ogóle to już został tylko chyba jeden dron badawczy. Z tego co tutaj...
wcześniej patrzyłem. Jeszcze jeden dronik i mamy cały zestawik, słuchajcie. Mamy, słuchajcie, cały zestawik. A co do tych wyścigów? Ekipa Atach wytyczyła nową trasę wyścigu w górach. Być może tym razem Aloy będzie miała okazję ścigać się z niepokonanym czerwonozębym. Czerwonozębym. Ciekawo brzmi. Dobra, zapisz. Atku, nie no, ja sobie robię, odkładam jak mróweczka. No ja tak samo mam, powiem ci, Atku, z konsolą, bo mi tam na konsoli bardzo zależy, wiesz? Teraz na tej piątce. Komputer mam dosyć mocny, te części. Jest ta i5 najnowszej generacji, tej 12 RTX 280. Znaczy, Boże, przepraszam, 2080. Także nie mam co narzekać. Może zapas na później. Ale na konsolkę to bym se kupił, kurczę, nie? Piąteczkę. A, i jeszcze graż mi się usunęło po szampanie. Obudziłem się nagi, żona mnie wykorzystała, nie mogłem znaleźć majtek. A rozumiem, że to jest historia twojego, jak się twój syn urodził, tak? Panie Piotr? No, słuchaj, każda miłosna opowieść bez z majtkami albo bez jest jak najbardziej opowieścią pozytywną. Panie Piotr. Aloy! Jesteś! Czułam, że się pojawisz. To dobrze, mamy dziś specjalnego gościa. A tak! Czerwonozęby też się pojawił. Pewnie już wie, że ma groźną konkurencję. Jeżeli wygrasz ten wyścig, to może nasz czempion zechce się z tobą zmierzyć. Przygotuj ją do wyścigu, dobra? Wiadomo. Jesteś gotowa, by dać z siebie wszystko? Spamu X, X-em to wygrasz. No postaram się. Postaram się jak najbardziej. Mogę ruszać. Zobaczymy. Zobaczymy, a zazwyczaj to jest w tych wyścigach tak, że ja mam więcej szczęścia niż rozumu. No ale jedziemy. Tam się coś pozabijali, ty, na samym początku. Thank you.
Mamy to. I to się dopiero nazywa zwycięstwo. Proszę, daj znać, jak będziesz chciała spróbować raz jeszcze. Na zabawę. Dzięki. Należało ci się. Przyznam, że ten szał, który ujrzałem na trasie, zaparł mi drechę. Piersiach. Cud, on przemówił. Wróciłem, ponieważ znalazłem nową trasę na południe od pustyni. Być może będzie bardziej inspirująca niż to, co dotyczy. Jeśli masz dość odwagi, by podjąć wyzwanie. I mówi to ktoś, kto nawet nie pokazuje twarzy. Pokażę swoje demony, jak ty ubolisz swoje. Na trasie, rzecz jasna. O, czyli się ścigamy. Tylko, gdy słyszysz zew. Nie chcę, byś mierzyła do mnie z łuku bez przekonania. Co za troska. To do zobaczenia na trasie. Ukończono wyścig Kościana Wyrwa. To był... Okej, sztaba srebra zdobyliśmy. Punkt umiejętności. Okruchy metalu. To było szczęście, Don Basket, powiem. A ty mówisz, że nie grasz w wyścig. To było szczęście, bo tam się na początku strasznie tam dojechali. To była straszna stłuczka na samym początku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ej, i wtedy Vico, udało mi się... Zrobisz nam pieczonego dzika? Udało mi się, słuchajcie, wybić. Tylko jeśli mnie wyprzedzicie na mecie. No później już to umiejętne tam zbieranie tych pułapek, nie? I żeby rzucanie za siebie i wtedy się to udało. Bo tak to jakby nie było tej kraksy, to by się chyba tak łatwo, to by się to byłby duży problem. Ale ta jakaś kraksa straszna była na samym początku. I to spowodowało, słuchajcie, udało mi się za pierwszym razem to jakoś ogarnąć. Piterek, Maro, paliwo tanieje, ta druga zła wiadomość jest, kurna, zły, jakiś debil spuścił gniliznę na Odrę. Płakać mi się chce, a jestem też wędkarzem, mimo że rzadko jeżdżę, współczuję wszystkim łowiącym na Odrze, bo przez kolejne 10 do 15 lat musi się to wszystko odbudować. Takie duże ryby na rzece padają. Mówi kuzyn, ma zdjęcie z Odry, gdzie sam złowił dużego suma na nocce. Miał ze 10 kilo. No słyszałem dzisiaj, ja nie miałem w ogóle... ja nawet nie wiedziałem o tym, że ta klęska ekologiczna miała... Przez debila, nie przez ludzi, bo ludzie są zjebani w tym kraju, nie? Naprawdę. To co w ogóle w tym kraju się czasami dzieje, że po prostu nic, kompletnie się nie szanuje, nie? Później się człowiek zastanawia, kurczę, to... O co ci chodziło, że bastion trochę przypomina moją twarz? Jak wszystko, kurczę, idzie w drogę i wszystko ten, jak ludzie tak nie dbają o naturę, nie? Serio. Szkoda gadań. No słyszałem właśnie, powiem ci, Piterku, tutaj od widowni, że taka klęska z tą Odrą przez jakiegoś zjeba. Ja pierdolę. Gdzie to jest ognisko? Przepraszam bardzo. Sobie zapiszę. Ja nie miałem okazji połowić. No to znaczy, wiesz, no, ja ogólnie nie jestem wędkarzem za bardzo. Też nie powinienem się wypowiadać. No ale jednak, kurwa, no. To trzeba mieć jakiś łeb naprawdę spalony, żeby takie coś rzeczy robić, nie? No, że nawet, słuchajcie, nawet nie chodzi o łowienie ryb, nie? O dbanie, o wiecie, o ekologię w ogóle, nie? A już to, że tyle, że dla tych wędkarzy te ryby, to już w ogóle masakra, nie? To już w ogóle współczuję, nie? Ej, jak ostatni tag ukończysz, to musisz się na ścigałki przerzucić. Nie, na pewno, ten basket. Nie ma, nawet nie ma opcji, żebym ja to ogarnął, nie? To był, mówię ci, Don Basket. To było szczęście, że akurat w tym miejscu, w tym momencie, nie? Że była ta kraksa, nie? Że była ta kraksa. Możemy spróbować jeszcze jakiś jeden wyścig. Aczkolwiek wątpię, czy będzie już taki piękny i taki piękny i owocny, bym rzekł. A jeszcze jakiś urzędnicy Kutasiana zarzeka się, że poziom zanieczyszczenia wody w Odrze jest w normie i żeby to udowodnić, chętnie przyjdzie się wykąpać w Odrze. No, gratuluję. No to ciekawe, kto jest taki mądry debil. Takie oto powinni, kurwa, nagrać i zobaczyć, i ten, żeby to wszyscy widzieli, jak on się w tej toksynie będzie, kurwa, kąpał. Jaki on pięknie wyjdzie z tej
z tej wody, nie? Nie no, nie do pomyślenia nawet Bobry. No właśnie, nie, masakra, ja to muszę sobie poczytać w necie, co się tam co tam się wydarzyło. Z tą odrą. Bo mówię, ja dzisiaj dopiero na streamie się dowiedziałem, nie? Że to takie jaja. Że to, słuchajcie, takie jaja. Dawa, tu akurat wszystko. Z tych misji, tak? Mamy te wyścigi i mamy, słuchajcie, piaskownia. Czerwono zęby wyzwał Aloy na ostatni wyścig. Jeśli uda się jej wygrać, zobaczy twarz kryjącą się za maską. No dobra, gdzie to jest, panie? O Jezu, tu dali dał rady? Jest to ognisko gdzieś? Jest, już zapisywałem, dobra. Na premium jest demo, dwie godziny tej gry, co grasz. No, słyszałem, ale dwie godziny to mało, żeby tak naprawdę przekonać się do tego tytułu. Aczkolwiek grafika robi tak duże też wow tutaj, że nawet po tych dwóch godzinach można się zakochać, ale mi się wydaje, że dwie godziny to mało. Powinno być przynajmniej do 8 godzin, żeby wiesz, żeby... To jest w ogóle znak zapytania, nie wiem, czemu ja tutaj jeszcze wcześniej nie byłem, ale te znaki zapytania później będziemy ogarniać, także na spokojnie. Dzisiaj się tylko tymi misjami pobocznymi zająłem i jedną tą główną. Ostatni jest najtrudniejszy. No, słyszałem, że te wyścigi są hardkorowe ogólnie, nie? Że te wyścigi są hardkorowe. Że dwa podobno, że dwa ostatnie są. Przedostatni. Ostatnie, że są hardkorowe. No także, no ja mówię, no teraz basket, ja na pewno wyścigi nie będę grał, bo nie umiem. A tutaj teraz zobaczycie, co to znaczy, jak się słabo gra w wyścigi. No, że przysiadam do tych wyścigów, bo jakoś przypomniałem sobie w miarę sterowanie. Później znowu nie wiadomo, kiedy do tego Horizona zasiądziemy, bo ja wam trochę gierowie obiecałem. Taki trochę wakacyjny, żeby zmienić repertuar. To będzie Wiedźmin, znowu powrót, ten Ninja Gaiden, ten Max Payne. Także nie wiem, kiedy do tego Wiedźmina, do tego Horizona zasiada, także już przynajmniej te wyścigi byśmy mieli z głowy, aczkolwiek nie wiem, czy my damy radę to ogarnąć. Demo w premium to jest jakieś nieporozumienie, to wszystko powinno być za darmo, to prawda. O, to też swoją drogą, nie? Reszty jeszcze nie ma. Czerwono zęby chce się ścigać o zmierzch. Możesz poczekać tutaj. Dobra, no poczekajmy. To dopiero jest trasa. Wiesz, mym celem jest wygrać. Jak mi się nie uda, musisz go dla mnie pokonać. Jasna sprawa. Powodzenia. Taka noc, aż się prosi o krew i zmarł. Gotowa do jazdy. Piterek, niedziela wolna, mi 3 tygodnie wolnego zleciało we wtorek na nocki. Wczoraj byłem u stomatologa czyszczenie kamienia, ojej. U mnie? Ale co u mnie? O co pytasz konkretnie? Mam nadzieję, że jakoś bezboleśnie przeżyłeś to czyszczenie. Jezu, stomatolog to jest kat, a nie lekarz. Dobra, startujemy. Ja jestem gotowa. Czy ja wiem? Ty może tak, Aloy, ale nie, ja nie bardzo. O niedzielę ja mam na 10 dzisiaj. 12. Wiesz? Panie Pieter? Pomogę na ciebie! Podobało ci się?
nie jestem ostatni, pięknie. Ale ładnie jebło. Jeszcze wam, mam coś dla was, pajace. Też dostanę niespodziankę. No dokładnie. Dokładnie, niezły strzał. Podobało ci się? Kurde, cały czas mi uciekają chujki. Niespodzianka! O Jezu. No tutaj średnio, już było takie zamieszanie na samym początku. I nie ogarnąłem. Ale ciśniemy dalej, spróbujemy. Dentysta, sadysta, dokładnie. A do Łodzi już nie dojeżdżasz? Dojeżdżam. Akurat, ale w tym miesiącu mam troszkę luzu, wiesz? Liczy się jedynie szum śmierci w twoich uszach. Ścigamy się. Ja jestem gotowa. Dlatego, że w tym miesiącu mam urlop, nie? Dojeżdżam do Łodzi, dojeżdżam. Tylko, że w tym miesiącu troszkę mniej. We wrześniu będę miał prawdopodobnie więcej zmian. Ja! Mam cię! A Jezus. Ja wyleciałem z trasy, kurde. No, dalej. Lepsze to niż nic. Kurczę, niewiele brakowało. Niewiele brakowało, ale wkręciłem się w te wyścigi, podobają mi się.
Remake Petera Resident Evil 4 będzie tylko na PlayStation 5 i Xbox i PC. Myślałem, że tym razem mnie dorwiesz. Nie mów hop. Ale na PC będziesz miał. Praktycznie na wszystkie platformy Peterek wychodzi, także nie ma co żałować. Powiem ci, Piotrze, i Don Basket już się powoli na konsolach za lepsze grafiki płaci i takie kuriozum, żeby na wyższą rozdzielczość dopłacić do gry, którą się ma, no takich skiz będzie jednak częściej, niestety teraz w tych czasach, nie? Chyba nie, bo mam tylko PlayStation 4. Aha, myślałem, że masz kompa. Kurczę, to tak średnio. Chyba jakiś wypasiony remake się szykuje, że PS4 nie uciągnie, no. Kto wie. Atku, dobrze, że rezygnują ze starej generacji, to może dać lepszy efekt na docelowych platformach. No, też prawda. No coś za coś, nie? Ja jestem gotowa. No, teraz się nie ma co też dziwić, że już jak już PlayStation 5 wyszło, że od następnego roku już nie będę wychodzić na tą starą konsolę. Już najnowsze produkty. Ale wiecie, no nie, jak mówię, no zwróćcie uwagę, ile już PlayStation 4 ma lat, nie? Już powoli będą celować w lepsze grafiki. No, dalej! Zarobiłem. Mam dla ciebie świeżutkie strzały. Ach, kurczę, no cały czas dziś brakuje czegoś, nie? Donbaska i Kosala są ogólnie bardziej dostępne, więc w końcu odcina się pępowina. To prawda, no. Zwłaszcza po tylu latach. Dwa lata na korku, przecież 5, więc trzeba ruszać z kopyta i te stare generacje trwało bardzo... No, bardzo długo, no dokładnie. To masz rację. No, o tym mówię, nie? Bardzo, no. PlayStation... Przecież PlayStation 4 już najdłużej chyba z tych wszystkich konsol, nie? Może też nie ma co się dziwić. Peterek, zraziłem graniem moje dziecko, które lubi grać w Crash Bandicoot. O Jezu, a to jest bardzo trudne granie. Także wiesz. Yeah.
Adam. Ale wyleciał. Niespodzianka! Zapomnij. Jest! Frajerzy! Precz z komuną! Elegancko. Coraz bardziej podobają mi się te wyścigi. Ale tu można, kurczę, jechać tych frajerów. To zwycięstwo w pełni ci się należało. Zasłużyłaś, by mówić z tobą twarzą w twarz. Nie? Musisz przyznać, to dobre przedstawienie. Zwłaszcza kiedy próbowałeś zepchnąć mnie z trasy. Spotkanie dawnych partnerów wymaga lepszej oprawy niż uścisk dłoni. Zabijaliśmy razem zbirów, ale z nieco innych powodów. Nie byliśmy wspólnikami. Ja tak. Kojarzę cię, gościu. Bardziej. Zwłaszcza odkąd przeszliśmy do ciekawszych rozrywek. On był z pierwszej części. Z nim chyba chodziliśmy na te wyprawy, na te obozy. Neil. Tak, to był on. Tak mi się kojarzy przynajmniej. Albo się mylę. Maska? Więc ta maska, zbroja. Wiedziałeś, że te naktowie nie pozwolą Karja się ścigać. Wracając na zakazany zachód, wiedziałem, że wędrowanie po ziemiach klanów ściągnie wiele krwi na mój łuk. I tak było. Ale zrozumiałem, że aby jeździć z tenaktami, powinienem zaprzestać błahych pojedynków. W sensie, nie można się ścigać z martwymi. Czyli powstrzymałeś się? Tak jakby? Na trasie nie ma ograniczeń. Lecz kto wie? Być może kiedyś maska nie będzie mi już potrzebna. W końcu wszyscy tutaj znają prędkość mojego wierzchowca oraz ukłucie moich strzał. A te naktowie cenią sobie zwycięstwo bardziej niż pielęgnowanie waśni. Tymczasem dostarczam dzieciom rozrywki. Dzieciom powiadasz? Ciekawe. Zakazany zachód. Co ty tu w ogóle robisz? Nie chcę cię zanudzać szczegółami. Się wydaje, że to jest ten gość właśnie. Wystarczy powiedzieć, że południk stał się krainą pokoju. A człowiek z łukiem robi się nerwowy, dlatego odwiedziłem kilka ulubionych miejsc. Ty już byłeś na zakazanym zachodzie? Tak, podczas krwawych łowów. Te czasy miło mi się kojarzą. Nie wiem, czy miłe to dobre określenie. Nie robiłem niczego niedopuszczalnego. Dla niektórych to przesada, ale tenaktowie rozumieli. Oni kochają śmierć i pojmują jej potrzebę. To język, którym wspólnie mówimy. Chciałabym wierzyć, że się mylisz. Wyścigi? No to... ścigasz się? A, tak. Mnie także to zaskoczyło.
Przypadek sprawił, że znalazłem się na pustyni, spragniony mocnych wrażeń. Wtedy ujrzałem jeźdźców, błysk stali w wielkim pędzie, metalowe lędźwie zbryzgane krwią. Oczarowało mnie to. Jeździć na skraju życia i śmierci, to dopiero jest coś pięknego. W sumie można to tak opisać. Dosyć zabijania? Zawsze mówiłeś, że urok zabijania jest zbyt silny, by się oprzeć. Trudno mi uwierzyć, że teraz się zmieniłeś. Wciąż słyszę ten zew, gdy krew się gotuje, a cięciwa napina. Ale gdy się ściga, zagrożenie na zakrętach, niezwykle celny cios, strzała muskająca skórę. Przepiękny taniec ze śmiercią, w czułych objęciach, powtarzalny, a dzięki temu wieczny. Dzielę się tym z innymi, którzy potrafią docenić smak krwi i stali. To wystarczy, by ukoić demony. Wierzę, że to wiesz. Inaczej by cię tu nie było. Moje demony nieco się różnią od twoich, Nil. Wygaszacz. Dobra, bywaj, ser. W zasadzie to się cieszę, Nil. Ulżyło mi nawet. Chyba. Bez obaw. Nic nigdy nie zastąpi naszego partnerstwa. Nie martwi się. Tak, to jest on, na 100%. Wiesz? Zawsze możesz dołączyć. Z jedynki. Ten, co wyzwalał obozy. Bez ograniczeń ciasnej ścieżki, którą sobie bezsensownie narzuciłaś. Doceniam propozycję, ale podziękuję. Tak myślałem. Jeśli zechcesz się wyzwolić, będę na trasie. I obiecuję, że nie dam ci foru. Wiem, że chciałeś powiedzieć coś miłego, więc dzięki. Czerwonozęby! Przestań myśleć wyłącznie o sobie, dobra? Aloy, może ty też poświętujesz z nami, co? Zostawiam cię z nim. Zobaczymy się, gdy zechcesz, Aloy. No, to powiesz nam, co ma pod maską, czy nie? Nie zdradzam tajemnic. Musiałem spytać. Nie świętujcie zbyt długo. Wyścigi same się nie odbędą. Tylko nie pozabijajcie się, zanim tam dotrę. Hej, Aloy. Okej. Nie zapomnij o nagrodzie. Jest w tamtej skrzyni. Tej, rozumiem, tak? Nagroda moja. Zguba Karja i to jest legendarny kufer. Szkoda tego, że to jest legendarny gówniany łuk wojownika. I tym samym ukończono wyścig. Piaskownia. Okej, dwa punkty. Dodatkowe umiejętności. Mam ile? 4. Jak to z tymi wyścigami jest? Na razie wszystkie, tak? Ale mi się wydaje, że to nie są wszystkie. Ile wyścigów jest non basket? Wszystkich. Ogarnąłeś temat? Czy nie bardzo? 4 tylko? Czy są jeszcze jakieś ukryte, jakieś poboczniaki? Mi się coś wydaje, że chyba za mało tych wyścigów, że są jeszcze jakieś. Mi się wydaje, że dodatek będzie, bo mi został jeden potwór nieodkryty do zdominowania, chyba że NG Plus występuje. Oj, to ci nie powiem. No basket, bo ja nie wiem. Nie wiem, nie za bardzo. Jakbym przeszedł grę, to mi się dopiero mógł wypowiedzieć. Wszystkie. A, wszystkie 4. Okej, okay, czyli ogarnęliśmy. Okej, okay, elegancko. Ale powiem, że spodziewałem się jednak po tym, jak mnie straszyliście, jakiegoś większego wyzwania, ale może miałem szczęście po prostu. Na pewno miałem przy tym przedostatnim wyścigu, to miałem szczęście, bo się tam jakaś dziwna krakcja zrobiła i wszyscy powypadali z trasy, gdzie ja wtedy mogłem temat szybko ogarnąć. No ale mimo tego myślałem, że będziemy się bardziej męczyć. Mamy łuk wojownika, kurde, szkoda. Nie lubię łuku wojownika. Potężny łuk, który powoli wielokardza podczas krwawych łowów. Odebrany pewnemu czempionowi mutowników i cenny przez ten akt za mobilność i możliwość używania w walce na małą odległość. Wrzenie od impetu, obrażenia przeciwko korydującym wrogom. Można by było przetestować. Nie będziemy testować. Jedyne co. To ja bym sobie tutaj chciał zobaczyć. Seria łańcuchowa.
na drugi poziom. Ulepsz. Elegancko. I później sobie jeszcze na ten, słuchajcie, na ten trzeci poziom ulepszy. Zobaczę. W ogóle zobaczę, mam aktywowane to, zobaczę, jak sobie to będzie radziło w grupie, z grupą przeciwników, nie? To jest bardzo dobre. Dobra, wyścigi mamy, słuchajcie, za sobą, także ja zapisuję i kończymy. Słuchajcie, kończymy, bo ja nie wstanę do roboty. Pewnie i tak nie wstanę do roboty. Ale jakoś trzeba będzie, słuchajcie. Jakoś trzeba będzie, także zapisujemy. I będę leciał. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Horizon Forbidden West. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych na moim kanale. Dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!